Wracamy do Victorii 2 i zapraszam na ostatni już stream, w którym gramy Japonią. Japonią, którą skutecznie zmodernizowaliśmy. Jesteśmy jednym z bardziej nowoczesnych państw w Europie, na świecie, sorry. I szóstą wielką potęgą. Tak więc zostało nam tylko 9 lat rozgrywki. Niewiele. I zobaczymy, czy awansujemy na jakieś wyższe miejsce w tym rankingu, czy też nie. Naszym celem będzie wielka wojna z Chinami. To jest nasz cel. Dziś nie przejmujemy się niesławą, tylko podbijamy tyle, ile wlezie. Tak więc ja tutaj już przed rozpoczęciem streamu dałem rozkaz rekrutowania dość sporej armii. I dobra, poczekamy jeszcze parę lat, nazbieramy siły i przygotujemy się do ataku na Chiny. To ma największy sens z punktu widzenia geopolitycznego, ponieważ Chiny się dość późno zmodernizowały, wciąż są zacofane. Tak więc no, Japonia na pewno chciałaby wykorzystać przewagę technologiczną, którą w tej chwili ma, aby tego smoka chińskiego osłabić na tyle, na ile się da. No zobaczymy, co z tego wyniknie i jedziemy. Tak więc odbudowujemy tak naprawdę naszą armię, która została troszkę zmniejszona po tej przegranej wielkiej wojnie. Okay, troszkę podnieśmy podatki, żeby wyjść na plus. Bunt w Kambodży. Okej, powinni sobie chyba poradzić. Nie wiem, Tajlandia tutaj dokona interwencji? Mamy też napięcia dotyczące naszej okupacji Chin, ale no nie dajemy się tutaj, nie dajemy za wygraną. Nie idziemy na żadne ustępstwa. Okej, zobaczmy, czy mamy jakieś wojny w tej chwili. Nie. Czyli tak, w Japonii dałem, tak jak mówiłem, rozkaz uformowania nowych armii, czyli będzie kolejne 120 tysięcy zawodowych żołnierzy z samolotami, z czołgami i tak dalej. I tą armię możemy skierować chyba do Chin. Wydaje mi się, że w Mandżurii mamy odpowiednie siły. No w Chinach jest największy problem. A więc lądujemy gdzieś tutaj. Transportowcy wysyłamy z powrotem na miejsce. Okej, czyli niech to się tam formuje. Opracowujemy... O! Późne międzywojenne myśliwce. Czyli nasze samoloty będą troszkę lepsze w ataku i dużo lepsze w obronie. I pracujemy też nad ostatnimi technologiami wojskowymi. Tam jest nasza przewaga technologiczna na polu bitwy nad Chinami powinna być spora. Jeżeli na to spojrzymy, to oni mają opracowane 15 technologii z 30, a my będziemy mieli wszystkie 30. Okej, tu w Chinach wciąż czekamy też na samoloty, ale dobra, co mamy tutaj? Muzyka Wagnera. Okej, to jest odrobina prestiżu, dość spóźnione wynalazki. Czyli to nie ma wielkiego znaczenia. I tak, struktura współczesnej dywizji, czyli szerokość frontu będzie mniejsza. O, co nam powinno pomóc? Dobra, ciężkie uzbrojenie, ciężka artyleria. To jest kolejna technologia. Wciąż mamy tutaj masę wynalazków, które miejmy nadzieję zostaną odblokowane. Alduin, ja ogarnę. Jeżeli chodzi o ten znaczek, to ja to jeszcze ogarnę. O! Dobra, mamy tutaj bunt japońskich faszystów. To jest coś nowego. Mieliśmy bunty komunistów, ale faszystów jeszcze chyba nie. Dobra, nasze armie mają tutaj rozkaz automatycznego tłumienia buntów, czyli nie powinno być wielkiego z tym problemu.
Okej. Skierujmy tą armię. Dwie brygady piechoty wspierane przez samoloty i czołgi powinny zgnieść te 3000 faszystów. A, no faszyści chyba są niezadowoleni, że nie zmazaliśmy jeszcze tej plamy na honorze, jaką była porażka w Wielkiej Wojnie. Ale dobra, mamy kolejny wynalazek, a więc doktryna ludzkiej fali kontra natarcia włóczni. O, spoko, więcej ataku i lepsza prędkość czołgów. Tu się na pewno przydam. I mamy jakiś kolonialny incydent. Okej, Wielka Brytania to jest nasz sojusznik, z tego co pamiętam, tak więc zignorujmy to. Właśnie zobaczmy. Tak, przypominam, że mamy sojusz z członkami naszej strefy wpływu, czyli Birmą i Syjamem, oraz z Wielką Brytanią, z którą toczyliśmy tą przegraną Wielką Wojnę. Ale właśnie, zobaczmy, czy pod koniec tej rozgrywki moglibyśmy pozyskać jeszcze jakiegoś sojusznika. Stany Zjednoczone od nas odpływają niestety, coraz mniej nas lubią, ale być może Francja? Nie. Chyba może być z tym ciężko. Turcja nam proponowała jakiś czas temu, ale z tego też chyba nic nie będzie. No trudno. W jakie ideologie poszedł świat? Znaczy, największe komunistyczne państwo to jest Turcja. Dyktatura proletariatu. A poza tym? Okej, Rosja konserwatywna, Niemcy liberalne, Francja socjaliści, Wielka Brytania liberałowie, Stany Zjednoczone socjaliści, to jest na pewno niespodzianka, ale ogólnie jakichś dziwnych rzeczy poza tą Turcją chyba nie ma. Okej, dlaczego te bunty nie są... Okej, to jest jakiś bug, oni powinni automatycznie te bunty stłumić, a... Okej, teraz tam idą. Ale dobra, mamy wynalazek. Narodowa sieć radia. Świetnie, czyli możemy w tej chwili budować fabryki radia, produkować te nowe urządzenia. Zobaczmy, czy ktoś już radia produkuje. Okej, dość egzotyczne kraje najwyraźniej wypełniły tą niszę. To ciekawe. Zobaczymy, co na to nasi kapitaliści, czy zainwestują w ten nowy sprzęt. A, okej, jak zwykle zostało też to. Ta koreańska wysepka, niewielka. I zobaczmy, czy moglibyśmy zrobić stan z którejś z naszych kolonii. Czyli pracujemy nad tym tutaj. Ale mamy, okej, 0,5% japońskich urzędników, musi być 1%, a tutaj 0,29, czyli na razie jeszcze nie. Ale właśnie, zobaczmy. Bo gdzieś produkujemy gumę, to jest... Tak, kauczuk to jest to, czego nam brakuje. I to jest chyba jedyna prowincja, w której to produkujemy. Japońskie Borneo. Okej, dajemy tu fokusa, żeby przyciągnąć tu więcej robotników. To jest towar deficytowy, którego potrzebujemy. Tak, ponieważ niedobory kauczuku powodują, że nie opłaca nam się budować samochodów, sprzętu elektronicznego i też czołgów na przykład, a chciałbym, żebyśmy jednak takie coś produkowali. Tak, tu mamy na przykład zbankrutowała fabryka sprzętu elektronicznego, głównie dlatego, że tak, brakuje gumy. Ok, kolejne wynalazki, które troszkę usprawnią naszą ściągalność podatków. Połączmy to. Poczekajmy, aż tu się wszystko zbierze, wtedy podzielimy to na pół i będzie kolejna armia. Ale tak, damy chyba... Zobaczmy, czy mamy w końcu te samoloty? Chyba mamy problemy z budową samolotów, o ile się nie mylę.
z zakupem samolotów. A nie. Okej, dobra, budują się. Lejka, tak, na koniec będzie wojna. Witamy też Pitrika i wszystkich innych widzów. Powrót konserwatystów? Nie, chyba nie ma sensu. Ja spróbowałem tego, ale to niewiele dało. Przywróciliśmy liberałów do władzy. Okej, gdzie te chińskie... A, tu są, okej. Czyli rozdzielmy to i dajmy po brygadzie samolotów, które poprawią rekonesans do każdej z tych innych armii. Czyli... Okej. Dobra. Tak więc zbroimy się w tej chwili na potęgę, ale jak widzicie, mamy dużo, dużo więcej zawodowych żołnierzy. Czyli nasza armia może być naprawdę dużo, dużo większa. To już chyba zostawię tak, jak jest. Ale w Chinach zarządzimy sporą rekrutację. Niestety interfejs tej gry jest troszkę upierdliwy i to jest dużo klikania. Czyli weźmy 16 artylerii. To jest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. General Flavius, wielki dzięki za przedłużenie suba. 30 miesiąc. I kolejna dziesiątka. Zdążę skończyć studia na tych streamach, jak tak dalej pójdzie. No, życzymy powodzenia. W edukacji. Wielkie dzięki. Ok, 11, 12, 13, 14, 15. 16, okej, 16 piechoty. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12, 13, 14, 15. 16. Dwóch inżynierów. Raz. Dwa. Dwa czołgi i dwa samoloty. Ok, czyli kolejne 120 tysięcy ludzi się szykuje, czyli podejrzewam, że tak, dojedziemy chyba do tego limitu. Jeżeli tylko te wszystkie armie zostaną sformowane. To troszkę potrwa, bo to jest olbrzymia inwestycja. Ja wcale bym się nie zdziwił, gdyby to nasze nagłe dozbrajanie się nie zwiększyło cen rynkowych, amunicji, artylerii i tak dalej. I chyba faktycznie. Zobaczmy. No ceny, tak, ceny zaczynają rosnąć. To być może jest efekt tego, że no, my zaczynamy kupować masowo ten sprzęt. Może jak skończymy przed czasem, to reszta streamu Hearts of Iron? Nie, bo wiesz, są widzowie, których nie interesuje na przykład Victoria i przychodzą tylko na Hearts of Iron. Nie, poczekamy do środy. Aha, tu mogę prędkość dać na maksa w sumie. Wciąż budujemy masę fabryk, wciąż rośnie nasz przemysł i mamy piechotę międzywojenną. O, świetnie, to kolejne bardzo dobre bonusy, które zwiększą naszą przewagę nad zacofanymi Chinami. O jakiej ziemię będzie nowa wojna? Tyle, ile wlezie zdobyć na Chinach. Okej, nie chcę tracić niesławy. Znaczy, zyskiwać niesławy. O, przegraliśmy coś? Mandżurscy nacjonaliści. To jest dość groźny bunt. I kolejny plot twist jest taki, że... Chyba duża część naszych armii w Mandżurii to byli, tak, Mandżurowie.
I tak, uciekli, dezercje, masowe dezercje, czyli nie tylko mamy tu dość groźny bunt, ale też masowe dezercje z armii w Mandżurii. Ale powinniśmy dać radę chyba mimo co. Czyli mają tutaj automatyczne tłumienie buntu. Gdzieś przegraliśmy, gdzieś straciliśmy chyba dość spore siły w jednej potyczce. A, tego nie potrzebujemy już tutaj. Kontynuacja w Hearts of Iron? Znaczy ja nie mam doświadczenia z tymi automatycznymi konwerterami. Nie wiem, może? No, musiałbym przetestować konwertery. Okej, okay, bunt chyba ogarnięty. Dobra, czekamy na te nowe armie. I będziemy atakowali. Straciłem samoloty. Aha, okej. Okay. O, ale patrzcie, mamy trzecią armię na świecie w tej chwili. A kiedy zakończymy tą masową rekrutację, to będzie chyba nawet lepiej. Okej. Ciężkie uzbrojenie, świetnie. Artyleria będzie dużo bardziej skuteczna. Dobra, wszystko. Wszystkie technologie lądowe, które mogliśmy, opracowaliśmy. Morskimi chyba nie będziemy się przejmowali. Chiny są zacofane. Mamy dość potężną flotę. Ale weźmy przemysł do końca i potem ekonomię. Tak, żeby podbić być może nasz ranking przemysłowy pod koniec. Ok, czyli czekamy, aż tu będzie 120 tysięcy. Specimir, wielkie dzięki za przedłużenie suba. 9 miesiąc, dzięki, dzięki. Czyli to wciąż są masowe inwestycje, jeżeli chodzi o przemysł. A, ale w przemyśle jesteśmy na 6. miejscu. Trochę słabo. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Czyli my mamy 2250. Francja ma więcej, Niemcy mają więcej, ale nieznacznie i Rosja też. Moglibyśmy ich łyknąć. No, mielibyśmy dużo lepsze miejsce, gdyby nie ta wielka wojna, bo wtedy straciliśmy masę prestiżu. A, kolejny bunt. I tu chyba też troszkę dezercji było, o ile się nie mylę. A, dobra, sytuacja ogarnięta. Okej, okay, fabryki będą troszkę bardziej efektywne. Uspokojenie nastrojów, spoko. I tutaj dwie kolejne nowe armie już niemal gotowe. Tu także, spoko. Artyleria przeciwlotnicza, spoko. Okej, to nawet więcej jest? A, być może więcej. Dobra, niech skończą się rekrutować. Wciąż nam daleko do przekroczenia limitu, tak naprawdę. Okej, coś tu jeszcze rekrutujemy. Jakieś ostatnie brygady. Kolejne napięcia co do naszej okupacji Chin. Okej, liberałowie zyskują i komuniści. I mamy drogi. Asfaltowe drogi. No, czas najwyższy na to. Mamy rok 1930. Dobra, i wiecie co? Dobra, szybko zaczynamy tą wojnę. Zostało tylko 6 lat rozgrywki. Czy to wszystko się już zrekrutowało? Chyba tak. A, jeszcze coś rekrutujemy. Dobra, poczekajmy na te ostatnie brygady.
Międzywojenna kawaleria. Spoko. Dobra, to już chyba koniec. Podzielmy to na pół i wysyłamy do Chin. Miejmy nadzieję, że to tak dość dobrze... A, to są trzy armie. O, w mordy, jak ja to... A, jak ja to podzielę w takim razie? A, to się tak nie dzieli. Kurde, nie dzieli się rodzajami. Dobra, czyli muszę to ręcznie zrobić. Dobra. Raz, raz. 8. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czy mamy jedną? A, kurczę, ten przycisk powinien według mnie... A, wszystko rodzajami podzielić, czyli równo podzielić samoloty, czołgi i tak dalej, ale najwyraźniej to działa jakoś inaczej. 2, 3, 4, 5, 6... Okej, okay, tu nie jest do końca... Dobra, mniejsza z tym. To nie, nie muszą być dokładnie takie same składy. Podzielmy to z grubsza. Żeby było mniej więcej tak samo. Dobra. Okej. Okay. W Chinach chyba też skończyliśmy rekrutację, o ile się nie mylę, zresztą zobaczmy. Okej. Okay. No dobra, jeszcze jakieś resztki tu się rekrutują, ale dobra, mniejsza z tym. Zaczynamy wojnę za chwilę. Musimy też sfabrykować roszczenia. No właśnie, to nie dzieli tak, kurde, jak bym chciał. Okej. Okay. Dobra. Czyli tak, jeżeli chodzi o Chinę, to... Tak, zaczniemy od wypadów. Weinar, wielkie dzięki za przedłużenie suba. Czwarty miesiąc. Dobry wieczór. Coś się popsuło. I nie było mnie słychać, to powtórzę jeszcze raz. Jak tam nastroje po wyborach? Okej, okay, ja się nie wypowiadam. Ja jestem... Jak zawsze apolityczny. Dobra. Tak, czyli zaczniemy tą wojnę od zbrojnych wypadów, tak żeby zniszczyć te rozproszone w tej chwili chińskie siły. Na tyle, na ile się da. Nawet nie wiem, czy będzie konieczna mobilizacja. Tylko tak, tu może być troszkę niebezpiecznie, żeby tego bronić. Tam wysilimy tą armię na północ. Nieco bardziej. Tu czekają trzy kolejne. I flota wojenna do kompletnej blokady Chin. Tak, zacznijmy ustawiać nasze okręty. Tu nie powinno być problemu. Chińczycy, z tego co się orientuję, mają wciąż żaglowce. A my mamy potężne dreadnoughty, pancerniki i krążowniki. Czyli tu jest chyba ich główna flota zaokrętowana. Zostawmy mniej więcej tyle. To powinno spokojnie wystarczyć. I do blokady mamy jeszcze tylko to. A, tu mamy. Zostawiłem dwa krążowniki. Dobra, naszą flotę trzymajmy gdzieś w sumie na Wyspach Japońskich, na wypadek gdyby zainterweniowała jakaś inna potęga. Ale chyba tak się nie stanie. Chiny nie mają żadnych sojuszników w tej chwili. Czyli to nie powinno być problemem. Nie mają nawet sojuszu z Hiszpanią, tak jak wcześniej. Dobra. Czyli tak, przyślijmy tę armię do Chin.
Okej, to bez znaczenia. Sokoto jest bardzo, bardzo daleko. Pytanie, czy coś ustawiać tu na południowym froncie. No zobaczymy. Ale dobra, zacznijmy też fabrykować roszczenia, bo w tej chwili casus belli żadnego nie posiadamy. Nie ma już zawieszenia broni, czyli fabrykujemy roszczenia do jakiegoś stanu. I podbijamy ile wlezie tym razem. A, zostaliśmy bardzo szybko wykryci, czyli nasza niesława wzrosła do 21. A, czyli żeby nie przekroczyć niesławy, moglibyśmy zdobyć tylko jeden stan. Ale to jest koniec, moi drodzy, tej rozgrywki. Więc podbijamy tyle ile wlezie. Dobra, nasze armie dostarczone na kontynent. To będzie dużo, dużo mikrozarządzania. Tu niestety nie ma tej automatyki zarządzania frontami. Czyli tą armię skierujemy tą, a tą tu. Dobra, myślę, że damy radę. Tym razem nie będziemy się bronić, tylko to będzie taktyka całkowicie ofensywna. Dobra, czekamy na te roszczenia i atakujemy. Mamy też tankietki, czyli kolejne bonusy dla naszych brygad pancernych. O, mamy kolejnego kora w Tarakanie. Podejrzewam, że to jest na Borneo. Chyba tak. Mamy kora na większości Borneo w tej chwili. Okej, czyli czekamy tutaj kilka miesięcy. Lekkie czołgi, kolejne bonusy. No to nam się przyda, bo w każdej chyba z naszych armii mamy brygadę pancerną. Czyli czołg ma atak 24, a zwykła piechota atak 20. Okej, będziemy troszkę szybciej generowali te roszczenia. A, zapomniałem, Hekeze, masz rację, tak. Faktycznie, gdybym nie trzymał tylu armii na granicy, to... Tak, to ma chyba wpływ. Teraz sobie przypomniałem. Trzymanie armii na granicy utrudnia takie skryte fabrykowanie roszczeń, faktycznie. Ale to tam bez znaczenia. Lekka artyleria, kolejny wynalazek i samochody pancerne, czyli brygady pancerne będą troszkę szybsze. Kolejny wynalazek, syntetyczne polimery, będziemy mogli skuteczniej zaopatrywać nasze wojska, czyli technologie przemysłowe także wszystkie opracowane. I jedźmy być może w to, poprawmy troszkę skuteczność naszych fabryk. Okej, już za chwilę. I zobaczymy, bo jaki byłby cel minimum? Cel chyba minimum jest taki, żeby populacja Japonii po tej wojnie była większa niż populacja Chin. Czyli zobaczmy, jak to w tej chwili wygląda. Chiny mają 85 milionów populacji. Znaczy to jest tylko młodych mężczyzn, czyli to razy 4 to byłaby ta faktyczna populacja, czyli 85 milionów. A Japonia 66. Czyli wydaje mi się, że do zrobienia. Hezbollah przypominał, okej. W takim razie sorry za pomyłkę. Dobra.
Mamy roszczenia. Nawet nie wiem konkretnie o co, powiedzmy ten stan tutaj. Czyli Fujian. Gdzie on jest? Tu. Czy wzywać sojuszników? Wielka Brytania chyba nam nie pomoże. O! Nie mamy już sojuszy? Z Wielką Brytanią? Nie mamy. Okej, wzywamy w takim razie członków naszej strefy wpływu. A, ale to dziwne. Nie dostałem chyba informacji o tym, że Wielka Brytania zerwała sojusz. I wcześniej chyba identycznie było ze Stanami Zjednoczonymi. Dobra, wojna. Czyli tak, zaczynamy tutaj od ataku. Czyli wykorzystujemy naszą przewagę technologiczną, która jest olbrzymia, miażdżąca. A, tu nie ma granicy, okej. Okay. Zróbmy coś takiego. I tak, masowe wypady. Na chińskie terytorium. O, mają forty drugiego poziomu, czyli chyba dobrze zrobiłem, inwestując troszkę w inżynierów. Okej, okay, rozkazy wydane jeszcze na froncie mandżurskim. O, połączmy to. A, i żeby... Tak, wyłączmy wszystkim naszym armiom to automatyczne polowanie na... buntowników, bo to czasami komplikuje sprawę. I zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nasze straty będą znikome, a straty wroga olbrzymie. Dobra. Okej, Siam dołącza do wojny, Birma także, spoko. I walczymy tylko z Chinami. Czyli na papierze... Na papierze Chiny są potężniejsze. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ilość to jedno, jakość to drugie. Okej, tracimy 3000 i kompletnie niszczymy 24000 sił wroga. Dobry początek. A więc wracajmy tutaj, przerwijmy to oblężenie naszego terytorium i kolejne wygrane bitwy, tracimy 6000, oni 16, 3000, oni 25, 3023, okej, dobra, jest dobrze, masakrujemy ich w dalszym ciągu, tak. Czyli wydajemy, uaktualniamy nasze rozkazy. Na razie jakoś tam no nie oddalajmy się za bardzo od naszego terytorium i nie rozpraszajmy jakoś strasznie naszych sił. W tej chwili naszym celem jest zadanie maksymalnie dużych strat. Chiny prawdopodobnie ogłoszą mobilizację, ale no, ci poborowi to będą siły dużo mniejszej jakości. Okej, kolejna wygrana bitwa. I tu możemy prowadzić chyba oblężenie. Tak, zrobimy tak jak w poprzednich konfliktach, czyli oblężenia od północy, od frontu, który mamy w Mandżurii, ponieważ tam nie ma aż tak dużo sił wroga. O, tu jest troszkę niebezpiecznie. Będziemy musieli chyba pomóc tej armii trochę. Ci nie mają nic do roboty, wysilimy ich tu. Okej, kolejna dobra bitwa i na tą chwilę, tak, mamy już niemal 50% warscora, czyli teoretycznie Chiny, tak, jeszcze chwila i zgodziłyby się na kapitulację, znaczy kapitulację, oddanie tego terytorium, którego żądaliśmy, ale chyba zażądamy troszkę więcej.
Okej, teraz tak. O, tutaj mamy to. Tu nie potrzebujemy aż tylu wojsk w jednym miejscu, czyli wyślijmy tą armię dalej. Kolejna wygrana bitwa. 50 tysięcy Chińczyków zabitych. Dobry rezultat. Ale tu nie jest dobrze. Musimy wysłać... Tak, skierować jakąś pomoc tej armii i to szybko. Okej, dobra. Kolejne masakry. I teraz tak. Wyślijmy ich na pomoc tutaj. Tą armię dajmy tu. Ta armia niech zgarnie te trzy. Dobra, niech tak zostanie. Tutaj musimy pomóc. Okej, posiłki chyba przybyły w samą porę, ale przydałoby się ich troszkę więcej. Czekajmy na zakończenie tej bitwy. A, no kurczę, tyle strat zadajemy wrogowi. Wciąż ich przybywa. To są nieskończone hordy chińskich żołnierzy. Szkoda, że tu nie ma czegoś takiego jak w Hearts of Iron, a więc całkowite straty poniesione przez wroga. Bo to jest kilkaset tysięcy zabitych na pewno na tą chwilę. Okej, dobra. Tu musimy szybko wysłać posiłki tam. Zróbmy coś takiego. A tą armię wyślijmy tu. Upewnijmy się, że nie stracimy tej armii. Okej, tu sytuacja wydaje się być pod kontrolą. Tu jest troszkę niebezpiecznie, ale dajemy radę. Czyli spokojnie możemy stawić czoła dwukrotnie liczniejszym siłom wroga. Dopiero jak jest ich trzy razy więcej, to wtedy zaczynają się problemy. Okej, dobra, damy radę tutaj spokojnie ich pokonać. Sytuacja pod kontrolą tutaj także. Tu by się przydały jakieś posiłki. Zdobywamy kolejne tereny w Mandżurii. Tą armię chyba podzielimy na pół. Tu mamy dość rozległe terytorium. Siły wroga raczej skupione na południu, czyli rozdzielmy nasze wojska, bo ile tu mamy? O, spokojnie. Dobra, te 55 tysięcy może pozostawmy. I kolejne bitwy mamy gdzieś wygrane. Tutaj, ok. Zaatakujmy tu. Ok, kolejne. Nie, już pod milion podejrzewam podchodzą ich straty. Wcale bym się nie zdziwił. Okej, tu potrzebujemy posiłków. Czyli mamy tutaj naprawdę, naprawdę wielkie bitwy. Zacznijmy oblężenie, albo zróbmy tak. Tak i zacznijmy oblężenie Pekinu. Okej, dobra, tu wygramy, tu także. I tą armię wysyłamy na północ. Tutaj, żeby pomogli w tej bitwie. Kolejna masakra. 1000 ludzi po naszej stronie, tracimy oni 41 tysięcy. 7 tysięcy kontra 70 tysięcy. Okej, już chyba tak długo nie pociągnę, a przypominam, że teoretycznie mamy jeszcze asa w rękawie. Moglibyśmy zmobilizować... Właśnie ciekawe ile. Okej, 1000 brygad.
Czyli 3 miliony ludzi moglibyśmy zmobilizować, teoretycznie. Okej, okay. Flota, jakaś niewielka chińska flota przestarzałych żeglowców z łatwością zatopiona przez nasze nowoczesne krążowniki. A, to była chyba ich cała flota. No dobra. Okej, okay, dobra. Nie wiem, czy tu posiłki dotrą na czas, to nie wygląda zbyt dobrze. A może jednak to był błąd, żeby rozdzielać te siły. Może po Wiktorii jakaś próbna seria z Europa Universalis 4? Wiesz co, nawet mi się fajnie gra w Europa Universalis 4 z tymi... Znaczy, aktualną wersję z wszystkimi DLC. Ale nie, to będzie chyba... Spróbuję chyba tą mega kampanię chyba najpierw... pociągnąć. Czy wrócić z nią. Ok, czyli War Score wynosi na tą chwilę 53%. A to dlatego, że... Tak, gdyby to zależało tylko od bitew, to mielibyśmy 100%, podejrzewam, już dawno. Ale jest limit. Czyli na samych tylko bitwach możemy zdobyć 50. Czyli resztę musimy okupować wrogie terytorium. Ale pokój, podejrzewam, żeby chcieli? A nie, nie chcą. To dziwne. Też dziwi mnie to, dlaczego ich zmęczenie wojenne wynosi tylko 1%. I porównajmy, oni mają, okej, okay, dużo więcej chyba brygad niż ja. Mają 757, ile ja mam? Ach. No tak, ja mam 266, czyli... Chyba dokonali, przeprowadzili mobilizację. Tak mi się wydaje. Ok, ta bitwa trwa już z miesiąc. Nie okupuję, dlatego nie chcą. O, racja, racja. Tak, prawdopodobnie to jest przyczyną. Ok, dobra, spore bitwy zakończone. Tu tracimy... A, duże straty po naszej stronie. Ale dużo większe po stronie wroga. Ok, czyli ta bitwa w końcu się zakończyła. Dobra, zacznijmy to oczyszczać nasze tereny. Tu nie chcemy mieć 200 tysięcy ludzi skoncentrowanych w jednym miejscu oczywiście. Tak, więc ich tu po okolicy roześlimy. Dobra. Okej, tu powinniśmy wygrać, tu wygramy. Pod Datong. Sytuacja jest troszkę niepokojąca. I to nie jest dobry moment. Mamy bunt reakcjonistów. Ale dobra, nie jest aż tak źle, bo... Nie mamy zbyt wielu buntowników w Japonii, czyli to nie powinien być wielki problem. Ok, tu wygramy z łatwością. O, dobra, to jest chyba jedna z bardziej imponujących bitew w tej chwili. Ponieważ nie mają ani kawalerii, ani artylerii, podejrzewam, że to są poborowi. I tak, o, tracimy 2,5 tysiąca ludzi, a oni... Wszystko, całe 70 tysięcy, kompletnie znika ich armia. Okej, to jest jedno z bardziej imponujących wygranych. Okej, okay, po raz kolejny zatapiamy chińskie okręty. A, ale gdzie są posiłki, które ja tu wysłałem? Dobra, wysyłamy ręcznie to wszystko i połączmy to. Mamy też tu problemy z zaopatrzeniem. Okej, okay, w Mandżurii możemy mieć pewien problem.
Kiedy to zdobędziemy, to chyba wycofamy te 50 tysięcy na wschód. O, albo wiecie co? Wysyłamy to tu jako wsparcie. Ok, zdobywamy gdzieś kora po raz kolejny. Tego nie da się przegrać. O, dobra, jest propozycja pokoju. O, czyli pomimo tego, że nie okupujemy Fujian, to już nam to oferują. A, tylko teraz... A, nie mogę dodać na razie Wargola. Dobra. Walczymy dalej w takim razie. Tylko z tą wojną jest taki problem, że tu jest tyle prowincji i tyle chińskich armii, że trudno byłoby to okupować. Okej, tu też wygramy, zwyciężymy w bitwie morskiej, z tego co widzę. Pomimo tego, że mamy dwa okręty, a oni 7. I nasi sojusznicy nawet coś tu działają. Okej, tu mamy troszkę mało wojsk, skierujmy posiłki. O, kurde, co to była za bitwa? 55 punktów warscora za bitwę? Kliknąłem za szybko, ale... A, tu! Tu jakaś bitwa, czyli... Jakieś masakryczne straty zadaliśmy siłą wroga. Dobra, wyślijmy tu posiłki. No dobra, tu już damy radę, zaatakujmy tych. I połączmy, skonsolidujmy to, bo mamy tu... O, dobra, niektóre brygady poniosły bardzo duże straty. A to dlatego, że ta bitwa dość długo trwała. Tu potrzebujemy posiłków. A, okej. Nie jest aż tak łatwo, ponosimy pewne straty. Ale sytuacja pod kontrolą. Okej, w tej bitwie także wygramy, z tego co widzę. Dobra, dobra, walczymy. Walczymy, masakrujemy i zobaczymy, czy Chińczykom skończą się rekruci w końcu i broń. Chyba to będzie taka wojna na wyniszczenie już konkretnie. Okej, tu sytuacja pod kontrolą, zaatakujmy tu. Tak, to będzie chyba wojna na wyniszczenie, aż Chinom się ludzi zabraknie. Tak mi się wydaje. Sobie tych wyślijmy na pomoc tu i potem skierujmy do Pekinu. Zdobycie ich stolicy na pewno wzmocni naszą pozycję. Ranking przemysłowy. Aha. Jesteśmy na miejscu 6, ale niewiele brakuje do 5. Mamy prawie tyle samo co Francja. Teoretycznie byśmy mogli być na miejscu 3. Chociaż nie, przez 5 lat nie wiem. Teoretycznie. Okej, kolejna technologia ekonomiczna. Kolejna zatopiona flota.
i kolejne wygrane bitwy. Kompletnie niszczymy, to są poborowi. To jest szokujące. Tak, to są wojska naprawdę kiepskiej jakości. Kompletnie niszczone, dziesiątki tysięcy. Dobra. Wydaje mi się, że skończą im się ludzie. To możemy w sumie jednak podzielić na pół, bo ponosimy troszkę zbyt duże straty. Wskutek braku zaopatrzenia. Okej, sytuacja pod kontrolą, wszystkie bitwy wygrywamy. A troszkę brakuje nam ludzi, ale wydaje mi się, że... Tak, wydaje mi się, że ich po prostu wymęczymy. Tracimy 12 tysięcy ludzi, oni 155. Auć, 31 warscora. Czyli gdybyśmy liczyli tylko warscora z bitew, to... Podejrzewam, że byśmy mieli, nie wiem, 1000% w tej chwili? Okej, wszędzie wygrywamy. Spoko. Zacznijmy tutaj coś gdzie niegdzie okupować. O, już tak, pojawiają się tego typu... Tak, to jest 20... Tu są 22 brygady puste. Czyli tak, mają problemy z rekrutami w tej chwili. Albo z zaopatrzeniem. O to chodzi. Okej, jakieś obozy z zaopatrzeniem na tyłach. Nasze armie będą konsumowały 30% mniej zaopatrzenia. To się wydaje dość potężne. To się wydaje dość dobre. Spoko, przyda się na pewno. O, dobra, 18 tysięcy strat, 223 tysiące. Milion lub 2 miliony na pewno już są strat u Chińczyków. 43 warscora. Dobra, masakrujemy ich dalej, bo widzę, że to przynosi efekty. Te chińskie armie, jest ich coraz mniej i są coraz mniejsze. Tak więc tu mielimy ich dalej, do skutku. Tylko problem jest taki, że tak, jeżeli... wciąż nie możemy dodać Urgola. Dlaczego? Potrzebujemy 7% poparcia dla dżinguizmu w naszym kraju, ale mamy tylko 5,9. Okej, jak to rośnie? Jak to może wzrosnąć? Myśmy musieli użyć fokusów, żeby popierać faszystów? Czy tam reakcjonistów? To nie jest rewanżyzm, tylko... Chingoizm. 5,9. Dobra, poczekajmy, no może samo to wzrośnie. Dobra, kolejna bitwa. Duże straty po naszej stronie, 50 tysięcy, ale u nich 300 tysięcy. Czyli to ta bitwa tutaj została w końcu zakończona, okej. Dobra, ta armia potrzebuje na pewno zaopatrzenia, czyli wyślijmy te dwie armie.
na nasze terytorium, tak żeby uzupełnić straty. Dobra, wyślijmy to. Gdzieś tam. To może prowadzić okupację w dalszym ciągu tutaj. A te 52 tysiące wyślijmy tu. I powiedzmy tu. Zniszczymy to, co nam wkracza do Mandżurii. Zabiłem 4 miliony, bo na początku mieli jakieś 88. A, o to wam chodzi. A, że tu się zmniejszyło poprzez straty wojenne. To ciekawe. Nie pamiętam, ile było, jak sprawdzałem, ale być może macie rację. Czyli więcej okupacji i wtedy dżingoizm wzrośnie. No to nie powinien być problem, bo tak, już coraz mniej jest tych Chińczyków, czyli możemy przejść do okupacji już niedługo. Tak, to już są takie... Tak, to są takie armie duchy, tak naprawdę. Czyli takie, które istnieją tylko na papierze, de facto. Okej, tu będą wygrane bitwy. Czyli będziemy mieli spokój na południowym froncie. Tu ogarniemy to, ten będzie zniszczony tu. Tu potrzeba posiłków. No to wyślijmy tu. Okupujemy Pekin, kolejna dobra wiadomość. Zaatakujmy... O kurde, tu stracimy całą armię. Bo to jest ta armia, która poniosła bardzo duże straty, które wysłałem tu w celu uzupełnienia szeregów. Dobra, pomóżmy jej. Czyli to idziemy tam, tu zaatakujmy, tu. Dobra. Okej. Czyścimy dalej. Okej, tu by się przydało jakieś wsparcie w tym miejscu. Tu chyba uratujemy naszą armię, która poniosła dość spore straty. I okej, wygrywamy także i tu. Wyślijmy to tu. A tą armię powiedzmy tu. I do Pekinu, tak żeby nie odzyskali stolicy. Właśnie Wietnam jest w naszej strefie. Chyba moglibyśmy ich... nie chcą sojuszu w tej chwili. To dziwne, są w naszej strefie. Być może nie można tego robić w czasie prowadzenia wojny. Okej, czyli tu spokojnie uzupełnimy straty. Możemy tą armię pozostawić. Spróbujmy przechwycić to tam. Tu zaatakujmy tych. Dobra, atakujemy dalej. Mam z Wietnamem minus 200. Okej. Okej, tu potrzebujemy wsparcia zdecydowanie. Dobra, chyba mamy południe oczyszczone, to jest ciekawe. Tutaj aż się roiło od chińskich armii, a w tej chwili już niewiele tego zostało. W sumie możemy powoli odzyskiwać te okupowane tereny, czemu nie? Okej, sukces w Mandżurii.
Więc oczyśćmy także i to. A, ciągle... Dobra, wciąż tu się pojawiają jakieś większe armie. Proponują oczywiście pokój. Wciąż nie mogę dodać Warscora. Aha. Przeciwko healowi. No zobaczymy, być może muszę coś faktycznie okupować. Powiedzmy cel tej wojny. Prawdopodobnie dopiero potem można by coś nowego dodawać, to by miało sens.